Ja chciałam się podzielić z kościołem moim, jak dojeżdżam do swojego kościoła. Otóż jak nastała pandemia 2 lata temu, zabrali mi pierwszy autobus, którym miałam do przystanku 5 minut, zabrali mi. No dobrze. Pogodziłam się z tym, bo syn mnie dowoził do pociągu i tak dojeżdżałam. Teraz już od Wielkanocy zabrali mi ten drugi. No mówię, no Boże, no nie zgadzam się z tym. No ale co mam zrobić? I w tamtym roku kupiłam sobie rower. I mówię, przecież mam rower, nie mogę siedzieć w domu, no to przecież to jest stracona niedziela. No i zaczęłam dojeżdżać tym rowerem, ale jeszcze chciałam powiedzieć o tym, jak ten rower zdobyłam. Oglądałam pytanie na śniadanie, no i facet tłumaczył właśnie o elektrycznych rowerach. A ja miałam rower, ale to był taki rower już, no stary potrzebowałam, no lepszego po prostu. I ja mówię tak, Boże, przecież ja mogę sobie kupić taki rower. Ale ja się tak na to nakręciłam, że poleciałam do sąsiadki i mówię tak, ty mnie szukaj takiego roweru, ile on kosztuje, w ogóle gdzie ja go mogę kupić. No, żeśmy szukali tego roweru, ale no to tak w tych warszawskich sklepach, a tutaj u nas to takie, nie wiedziałam, gdzie ten rower kupić. I nareszcie zadzwoniła moja córka i mówi tak, mamo, ty idź tutaj, u nas jest taki sklep. I idź i tam kupisz ten rower. No i ja poleciałam i tak mówię, chcę taki rower, w takiej cenie, koła 26. No i tak się oglądam, patrzę, prowadzą mi rower. Mówię, jejku, mówię, nie wierzę własnym oczom, co to się w ogóle dzieje. No dobra, każą mi przejechać, tu się biegi włącza, tu jest zasilanie, proszę jechać. No i ja wsiadłam na ten rower, ale to jest na mieście, to tak dla mnie było za ciasno na razie. No i wsiadłam na ten rower, ale no dobrze, to tak fajnie się jedzie, tak leciutko. Mówię, no ale jak ja się teraz zatrzymam? No ale jakoś się zatrzymałam, przyjechałam z powrotem, zapłaciłam za ten rower i przyjechałam tym rowerem do domu. No i dziękowałam Bogu, że ja mam ten rower, że już będę nie musiała się tak męczyć i lekko będę jechała. No i w tym teraz, jak zabrali mi ten drugi autobus, ja mówię, ojej, przecież ja mam rower, ja mogę dojeżdżać. Nic nie stoi na przeszkodzie. I teraz wyprowadzam swój rower, wstaję godzina 6 rano, wszystko mam przygotowane, wychodzę na drogę i mówię tak, Boże, Jezu, Ty jedziesz teraz ze mną, zapraszam Cię do tej drogi. Jest mi lekko, ja nigdzie nie zbłądzę, nic mi się nie stanie. Ja zajadę, zdążę na czas i będę w swoim kościele. Amen. Amen.